Cześć, dziś warunki niezbyt dobre, ale nagrywamy po to, żeby film był co tydzień. Jeżeli nie chcecie ich przegapić, to zasubskrybujcie kanał, a my przechodzimy do auta. Zaprezentujemy samochód, z którym wielu z Was może mieć różne skojarzenia, lepsze lub gorsze, ponieważ była to Elka, czyli samochód do nauki jazdy. Pierwszy Francuz na naszym kanale, przedstawiciel segmentu B, Renault Clio 3. Renault Clio 3 jest oparty na tej samej płycie podłogowej co Nissan Note, Micra oraz Renault Modus. Produkowany od 2005 do 2012 roku w wersji 3 i 5-drzwiowej, w 2008 dodano także praktyczną wersję kombi nazywaną Grand Tour. W 2009 lifting, który najbardziej jest zauważalny w przedniej części auta. Generalnie Clio może się podobać. Duża lampa pociągnięta mocno nad błotnik, linia unosząca się ku końcowi auta i mocno ścięty tył. Co ciekawe, Clio w testach zderzeniowych otrzymało 5 gwiazdek, a w Japonii było produkowane pod nazwą Lutecja. Zaglądamy szybko, jak jest w środku. No w środku nie jest już tak ładnie. Co prawda miejsca jest dużo, powiedziałbym, że to jest jedno z największych wnętrz w klasie B, ale poza tym plastiki bardzo twarde. Konsola centralna malutka, no dzięki temu nie wadzi nam w nogę, ale też jest bardzo prosta i uboga. Mamy panel klimatyzacji z takim podchwytliwym rozwiązaniem, ponieważ w jednym miejscu regulujemy moc nawiewu oraz temperaturę. Nie jest tu zbyt ładnie, ale mamy chociażby srebrną listwę, srebrne osłony nawiewów czy srebrne wstawki na dźwigni zmiany biegów. W tym miejscu znajdziemy uchwyty na kubki, ale muszą te kubki być niskie i małe. Tutaj też ciekawostka, złącze RCA, czyli tak zwany cinch do podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku. Nie mamy w naszym egzemplarzu podłokietnika, ale za to w tym miejscu mamy uchwyt, w którym zmieści się nasz kubek termiczny, chociaż jego lokalizacja jest raczej średnio poręczna dla kierowcy. Kierownica też niezbyt atrakcyjna, zresztą jak całe wnętrze, bez polotu, z bardzo małymi manetkami do kierunkowskazów i wycieraczek. Trzeba uważać z ich obsługą, bo czasami włączają się funkcje, których byśmy w danym momencie nie chcieli. Na uwagę zasługuje to rozwiązanie ze sterowaniem systemem audio przy kierownicy, którego mi się dosyć dobrze używa, a znam je z wielu aut francuskich. Schowek pasażera jest przeogromny i zmieści naprawdę bardzo dużo. Schowek w drzwiach, no niezbyt pojemny, ale coś tutaj też uda nam się zmieścić. Bardzo żałuję, że tej przestrzeni nie wykorzystano na półkę z telefonem. No w końcu w 2005 już wszyscy mieli telefony, prawda? Zobaczmy, jak jest z tyłu. Nie rozpędzajcie się przy wsiadaniu, bo nie jest tutaj zbyt wygodnie. Kanapa nie jest w ogóle wyprofilowana, a do tego niezbyt przyjemna, ale jedno trzeba przyznać, jest tutaj całkiem sporo miejsca. Pamiętajmy, że jesteśmy jeszcze w klasie B, więc osoby o wzroście 1,80 m powinny tutaj znaleźć miejsce. Co ciekawe, dawno już takiego rozwiązania nie widziałem, nie mamy tutaj dzielonej kanapy. Po jej złożeniu, mimo wszystko, nadal mamy próg załadowczy. Zobaczmy, jak bagażnik. Bagażnik ma pojemność 288 litrów. A teraz go poddamy naszemu testowi walizek. Co prawda nie jest duży, ale całkiem ustawny. Oj, słyszeliście to? To nie brzmiało dobrze. Siadamy i zobaczymy, jak sprawdza się w jeździe. Clio jest autem krótkim, o dość dużym rozstawie osi, przez co prowadzi się go całkiem nieźle. Mamy tutaj miękkie zawieszenie, przez co na wybojach nie skaczemy jak piłeczka. Jest ono proste w budowie. Z przodu mamy kolumnę resorującą, z tyłu belkę skrętną, ale też niezbyt trwałe, nie daje sobie rady na wyboistych drogach i wymaga częstych napraw. W połączeniu z układem kierowniczym, który jest niezbyt precyzyjny, a do tego jak dołożymy jeszcze fotele, które są troszeczkę jakby za miękkie i praktycznie w ogóle nie trzymają na boki, no to w zakręty wchodzimy z dosyć dużą rozwagą. Nie jest to auto do brawurowej, szybkiej jazdy po zakrętach, a raczej do jazdy po mieście. Teraz zmierzymy głośność we wnętrzu naszego egzemplarza. Zrobimy to przy prędkości 90 km na godzinę na ostatnim, czyli piątym biegu. Pomiaru dokonujemy w miejscu kierowcy.
No i wynik cały czas oscyluje w okolicach 62 dB. Tutaj trochę wyciszenie wnętrza jednak pozostawia do życzenia, a jeśli jechać jeszcze szybciej, na przykład 140 na autostradzie, to wtedy jest naprawdę głośno. Widoczność w tym samochodzie jest całkiem niezła. Pomimo tego, że słupki C są dosyć szerokie, to zaokrąglona szyba daje nam całkiem dobry pogląd na to, co się dzieje z tyłu. Poza tym siedzimy bardzo wysoko. Ja mam tutaj fotel maksymalnie obniżony, a i tak czuję się, jakbym siedział na krześle. Podejrzewam, że są tacy, którzy widzą całą przednią maskę. Jeśli połączymy te wszystkie cechy z tym, że jest to samochód niewielki z zewnątrz, to parkowanie w mieście staje się bardzo łatwe, a to w końcu w tym aucie jest bardzo ważne. Zużycie paliwa to też ważna kwestia w tym samochodzie. Spójrzcie na tabelę. Jak wypadło Renault Clio 3 z silnikiem benzynowym 1.2 w naszym teście spalania? Oczywiście test przeprowadzamy w trasie, w mieście oraz na autostradzie. Ceny Renault Clio 3 wahają się pomiędzy 5 a 60 tysięcy złotych. Jeśli jednak porównać te dwie skrajności, to jakbyśmy porównywali dwa różne samochody. Egzemplarze podobne do naszego, czyli 5-drzwiowy hatchback z 2010 roku z silnikiem 1.2, to wydatek od około 13 do 21 tysięcy złotych. Teraz sprawdzimy, jak Renault Clio 3 przyspiesza do 100 km na godzinę. No, robi przy tym sporo hałasu. Tak nawiasem mówiąc, skrzynia biegów pracuje bardzo precyzyjnie. Mamy 90. No i jest setka. Nie jest to demon prędkości, ale też nikt nie wymaga, żeby tak było. Producent podaje 14,9 sekundy do setki. Silniki w Clio to wolno sące 1.2, 1.4 i 1.6 o mocy od 65 do 110 koni mechanicznych oraz nowoczesny 1.2 TC o mocy 101 koni. Wersje 1.2 i 1.4 są najpewniejszym wyborem. Nie miały zmiennych faz rozrządu jak w 1.6. Silnik 1.2 TC jest też godny polecenia. Nie pali za dużo, a dzięki turbinie ma nisko dostępny moment obrotowy. Do tego w Clio występował silnik diesla DCI o mocy od 68 do 106 koni mechanicznych. Niestety jest to słynny DCI, który oprócz niskiego zużycia paliwa ma obracające się panewki. Na plus można dodać, że w słabszych wersjach nie występowało koło dwumasowe. Na koniec zostawiamy silnik 2.0, zarezerwowany dla wersji RS o mocy od 197 do 203 koni mechanicznych. Za to właśnie lubimy markę Renault, że nawet do miejskiego samochodu potrafi wsadzić dwulitrówkę, zmienić zawieszenie, układ kierowniczy i wychodzi z tego fajny hot hatch. Clio miał dostępną 5- i 6-biegową skrzynię manualną, 4-biegowy tradycyjny automat oraz 5-biegową skrzynię zautomatyzowaną. Clio potrafi płatać figle związane z elektryką. Sterowanie przyrządami zawodzi, centralny zamek odmówi współpracy albo jak mamy dobrze wyposażoną wersję, to karta handsfree też może zawieść. Do tego czasem zawodzi sonda Lambda, cewki zapłonowe. Jednak jest to stosunkowo tanie auto, które równie niedrogo naprawimy. Podsumujmy nasz test. Trzy zalety Clio. Po pierwsze, mały zewnątrz, duży wewnątrz. Łatwo będzie zaparkować, a i w środku miejsca nie zabraknie. Po drugie, oszczędny w serwisowaniu i w spalaniu. I po trzecie, tani w zakupie. Clio ma także swoje wady. Po pierwsze, awaryjność elektroniki i zawieszenia. Po drugie, beznamiętność wnętrza, co widać po naszym egzemplarzu bardzo dobrze. I po trzecie, słabe wyciszenie. Może w mieście tego nie czuć, ale na trasie nie jest zbyt przyjemnie. Pamiętajcie także o subskrypcji kanału, aby nie przegapić kolejnych filmów.